Panie i panowie, koleżanki i koledzy, pozdrawiam was. Czołem Wielkiej Polsce! Moi drodzy, w Polsce, w Warszawie, w centrum, naprzeciw kościoła, w czasie Wielkiego Tygodnia stawia się symbol. To nie jest symbol jakiejś mniejszości seksualnej. To jest symbol międzynarodówki cwelowsko-terrorystycznej. Która to przetrąciła kręgosłup całego Zachodu, Ameryki i Europy Zachodniej. Ta międzynarodówka cwelowsko-terrorystyczna zamieniła tamte społeczeństwa w leniwe, tłuste morsy, oddające się przyjemnościom. Tłuste morsy wygrzewają się na plaży. Co jakiś czas z morza wyłazi niedźwiedź, jednego pożera. Reszta ma to w nosie, odwraca łeb, pomrukuje. Taki jest Zachód. Zniszczony moralnie, bez kręgosłupa. Wystarczyło zasiać wrogie symbole. I tutaj sieje się taki wrogi symbol. Do czego prowadzi sianie takich symboli? Popatrzcie na wschód, na Ukrainę. Niektórzy mówią, coż tam strasznego się stało. Mówię, właśnie to. Klasyczne multikulti. Na zachodzie pomniki Bandery, na wschodzie Lenina. Klasyczne multikulti. Jak było na wódkę i na benzynę, to było dobrze. Jak zabrakło forsy, będzie wojna domowa, referenda i kilkudziesięciomilionowe państwo, niegdyś doskonale uzbrojone i to w broń atomową, padnie bez jednego wystrzału. Takie mieli symbole. Tam Bandera... Tam Lenin. Nie da się pogodzić ognia i wody. Nie da się pogodzić tego symbolu zbrodniczej międzynarodówki i tego symbolu, który nieraz ratował ducha i morale naszych przodków. Mówi się, że ta międzynarodówka, podkreślam, nas nie interesuje prywatne życie nikogo. My jesteśmy głównie młodzi, nie jesteśmy purytanami, nikogo nie obchodzi, co kto jak załatwia, jak jest dorosły i nikomu nie robi krzywdy. Ale ta agresywna międzynarodówka to nie jest jakieś tam przedstawicielstwo ludzi o określonym stylu życia, tylko wygłasza jasne postulaty polityczne, jasne postulaty socjalne. Żąda, jak tu padło powiedziane było, w sztuce, na uniwersytetach, gdzie się da, wszędzie sięga swoimi mackami. Patrzcie, niby się nie rozmnażają, a niby jest ich coraz więcej. Bo swoją agresją obsikują swój teren jak psy, a nikt nie ma odwagi im wpieprzyć kijem i pogonić. Tu w Warszawie rządzą politycy, którzy powielokroć wypychali sobie kolana na pielgrzymkach Ojca Świętego. Po wielokroć jeździli do Watykanu całować papieski pierścień. A jak wrócili? Tacy ludzie rządzą Polską. Bezideowe, sprzedajne bydlaki. Ludzie bez wiary i rozumu. Jak im się opłaci, polecą do Rzymu. Jak im się opłaci, do Tel Awiwu. Jak trzeba, postawią tęczę. Czy 40-milionowym narodem, młodym, z ambicjami, który jak pojedzie na zachód, to zawsze zarobi kupę forsy i zrobi kariery, mogą rządzić bydlęta bez czci, bez moralności, bez woli, bez rozumu? Mówią nam, ilu nam mówiło teraz? Nie pchajcie się do polityki. Nie startujcie w tych wyborach. Ile odebrałem maili i telefonów i to pod hasłami bogoojczyźnianymi. I mówię, dobrze. To ja mam czekać cierpliwie, aż wasze dzieci będą uczyć pedały z WSW-u? Ja mam czekać cierpliwie, aż wyrzucą z przestrzeni publicznej naszą tradycję i nasz styl życia? Ja mam czekać cierpliwie, mówiąc, że nie mieszam się do polityki, a oni będą w parlamencie krajowym, oni będą może niedługo ministrami, premierami albo i prezydentem. I nas pozamykają do więzienia. Moi drodzy, ja muszę powiedzieć, że to, co się tu dzieje, to, co widzę,
na marszach niepodległości, dzisiaj, w sobotę. To jest taka powtórka z historii, z czasów stanu wojennego, gdy zwykli ludzie, mający poczucie przyzwoitości i dumni z tego, że są Polakami, muszą walczyć ze swoją władzą. Tylko wtedy było alibi, że tamtych przywieźli Ruscy na czołgach, a tych się wybiera w wyborach. To my wybierzmy sobie naszych, nas, siebie, prawdziwych, tych, których znamy. I jeszcze jedno. Ja pamiętam tamte czasy, gdy wszyscy milicjanci musieli być w partii. To była dla nich często trauma, że musieli rozpędzać manifestacje robotników, porządnych ludzi, często swoich sąsiadów. Pili wódkę, złamali się psychicznie. Dzisiaj jest to samo. Ci młodzi policjanci. Przecież oni nie wierzą w to, że ta tęcza jest tu potrzebna. Przecież oni nie wierzą, że jesteśmy źli. Oni na Marszu Niepodległości nie chcieli być. Muszą wykonywać rozkazy. Trudno, ale my pamiętajmy, kto im te rozkazy wydaje. Panowie, zwracam się do tych, którzy dzisiaj muszą tu być służbowo. Na Marszu Niepodległości powiedziałem, już niedługo przyjdzie czas, że w Święto Niepodległości będziecie mieli zawsze urlop, będziecie mieli wolne. Nie będziecie nasyłani na swoich rodaków. Dzisiaj mówię. Wkrótce doczekacie czasu, że nie będziecie musieli bronić zbrodniczych symboli, że z czystym sumieniem zasiądziecie z bliskimi do wielkanocnego stołu po mszy świętej, że nie będziecie musieli mieć rozterek moralnych. My wam to obiecujemy. My nie jesteśmy waszymi wrogami. Rozumiemy wasze podłe położenie. Ale zdrada sięga szczytów władzy i my wyleczymy i to społeczeństwo z tego i waszą nieszczęsną dolę. Obiecuję wam to. Drodzy przyjaciele, popatrzcie, mieliście odwagę przyjść tutaj z odsłoniętymi twarzami. W większości jesteście młodzi. Życie przed wami. Polska to piękny kraj, należy do was. Nie popuśćcie łajdakom ani dnia, bo moje pokolenie, że dało się oszukać na okrągły stół, na Unię Europejską, to tylko tacy jak ja. Ostatni zgorzkniali bez przyszłości, jeszcze budują się nadzieją, widząc was tutaj. Nie zawiedźcie nas. Nie zawiedźcie tych, którzy nieraz zostali oszukani, a nigdy was nie oszukają. Bądźcie razem jak tych 300 hoplitów. Nie bądźcie tłustymi morsami na plaży, a nie spotka was to, co zachodnich społeczeństw i Ukrainy. Czołem Wielkiej Polsce!